Cieszynie trwa wielkie święto kina, a to za sprawą odbywającego się tutaj już po raz 26 przeglądu Kino na Granicy. W sobotę 4 maja w cieszyńskim kinie Piast po projekcji filmu Sami swój początek odbyło się spotkanie z aktorami. Gośćmi dzisiejszego wieczoru byli Artur Żmijewski, Weronika Humaj, Karol Dziuba oraz Zbigniew Zamachowski. Pan wyreżyserował ten film, scenariusz napisał kto inny. Jak to się w ogóle stało, że pan stał się częścią tego projektu? Co pana w tym scenariuszu poruszyło, że chciał go pan transformować na kinową opowieść? Sam w to nie wierzyłem, jak taka propozycja przyszła do mnie, bo to nie był mój pomysł, powiem to szczerze. Gdyby mi to samemu nie przyszło do głowy, gdyby nie zadzwonił do mnie Mikołaj Fajeck, czyli jeden z dwóch producentów z CKB Zerwerze. Drugim jest Tomek Kubski i Mikołaj zaproponował mi, żebym rozważył taki pomysł, że jest scenariusz, który Andrzej Mularczyk napisał na podstawie własnej książki, czyli Każdy żyje jak umie, i że to taka historia, której nie można było w tamtych czasach zrealizować, a ona w głowie autora już była, bo już tę historię znam. Pomyślałem sobie w pierwszej chwili, że zwariował, ale przysłał mi scenariusz, jak go przeczytałem, to się zachwyciłem i pomyślałem sobie, jak mówi stare powiedzenie, jak spadasz, to z wysokiego konia. Jeżeli ja tego nie zrobię, przymierzy się kto inny, więc muszę skorzystać z tej sytuacji i wtedy podjąłem decyzję, że tak, że robię to, wchodzę w to. Ale oczywiście ta decyzja była obarczona ogromnym ryzykiem, bo przecież Polacy absolutnie kochają Karola i Polaka. To jest taki film, który ja pamiętam z dzieciństwa, zawsze wracał przy jakichś okazjach świątecznych. Każdy z nas oglądał te filmy dziesiątki razy. Otóż to, więc wyobrażam sobie, że jednak też ta presja społeczna, to, że mieliśmy tak bardzo mocno jednak przypisanych aktorów do tych postaci, musiało tutaj być ogromne. Powiem tak, na samym początku, ja od początku wiedziałem i powiedziałem to zarówno Tomkowi, jak i Mikołajowi, że ten film musi stać aktorami, bo to są postaci, które muszą być niezwykle wiarygodnie zagrane i że w ogóle nie ma takiej możliwości, żebyśmy to robili ze słabą obsadą. I do tego dążyły wszystkie nasze prace porządkowe, poza tymi zmianami, które musieliśmy nanosić w pierwotnym scenariuszu, bo ten pierwotny scenariusz, właściwie dało mi się zrealizować z niego dwa takie filmy, jak ten, który obejrzał się przed chwilą, albo serial, ale zarówno na dwa filmy, jak i na serial nie zgadzał się Andrzej Mularczyk. Chciał, żeby powstał jeden film, więc tam trzeba było trochę ekwilibrystyki zrobić, żeby te wątki jakoś próbować ze sobą pogodzić i opowiedzieć tu kilkadziesiąt lat. Od momentu, kiedy poznajemy naszych bohaterów na początku jako dzieciaki, do momentu, kiedy są zmuszeni do wyjazdu ze swojego raju, z tej ziemi, którą kochali. Powiem tak, śmiałem się bardzo i mówiłem to parokrotnie, że paradoksalnie najdłużej castingowanym, mimo że był właściwie pierwszym wyborem, jaki nam podsunął reżyser castingu, był Adaś Bobik. Dlatego, że Adaś jakby pracował ze wszystkimi kolegami i koleżankami, którzy się pojawiali, bo trzeba go było i z jedną i z drugą bohaterką damską zobaczyć, wypróbować. To i Weronika przecież też dużo pracy w to włożyła wtedy te castingi. I mieliśmy trochę problemów ze znalezieniem Karola, bo okazało się, że nie jest tak prosto znaleźć wysokiego aktora. Zbyszku, no niestety nie w tym wieku jesteś, nie w tym wieku jesteś. Natomiast zarówno Tomek Kot, jak i Wiktor Zborowski troszkę już za bardzo wiekowi, za bardzo lecili, mimo że jeszcze wciąż młodzi i duchem, i energią. Więc tutaj mieliśmy pewien problem, ale jakoś gwiazdy nam sprzyjały, bo ja sobie nie wyobrażam lepszej obsady, którą mogłem tutaj.